Solidarność rozpoczyna ogólnopolską akcję przeciw wydłużeniu wieku emerytalnego. W całej Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży wysokoprocentowych czeskich alkoholi. W miniony weekend policjanci ujęli złodzieje ekskluzywnych samochodów i rozbili ich kolejną dziuplę. Magda Furman, witam Państwa. Solidarność rozpoczyna kampanię społeczną i wzywa rząd do wycofania się z planu wydłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia. Przed wakacjami nie udało się zorganizować referendum w tej sprawie. 29 września związkowcy z całego kraju spotkają się w Warszawie na manifestacji. Twierdzą, że na tym się nie skończy. Wakacje się skończyły i Solidarność, tak jak zapowiadała w czerwcu, wraca do akcji protestacyjnej przeciwko wydłużaniu wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 lat. Związkowcy podkreślają, że statystycznie Polak na emeryturze żyje zaledwie 6 lat, a po wydłużeniu wieku pracy tych lat będzie jeszcze mniej. Nie wracamy. My cały czas jesteśmy za tym postulatem. Nigdy nie przestaliśmy o niego zabiegać, dlatego że walczymy o godną pracę, ale też i godne przechodzenie w odpowiednim wieku na emeryturę. Zebrane przez Solidarność 2 miliony podpisów pod referendum w sprawie utrzymania obowiązującego wieku emerytalnego nie przekonały rządu i parlamentu. Dlatego Solidarność rozpoczyna kolejną kampanię. Będą spoty wyświetlane w kinach przed seansami filmowymi i manifestacje na ulicach. Zobaczymy, co rząd zrobi dalej, tak? Bo my nie jesteśmy ludźmi, którzy chcą iść na wojnę. My jesteśmy ludźmi pokoju, ludźmi, którzy chcą znaleźć rozwiązania zgodnie z ustawą, która mówi negocjujmy, rozmawiajmy, która wręcz nakłada na rząd konieczność tak uzgadniania ze związkami. Ogólnopolska manifestacja w sprawie niepodwyższania wieku emerytalnego odbędzie się 29 września w Warszawie. Od kilku dni Polska i Czechy żyją problemem śmiertelnie trującego alkoholu. Po jego spożyciu zmarło 20 osób, kilkadziesiąt walczy o życie. Do zatrucia czeską śliwowicą kupioną przez internet doszło także na Słowacji. W Polsce, na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu obowiązuje zakaz sprzedaży wysokoprocentowego czeskiego alkoholu. Główny inspektor sanitarny podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży alkoholu powyżej 20% importowanego z Czech. Nie wolno go też podawać. Zakaz obowiązuje na terenie Polski przez miesiąc. Nie obejmuje wina i piwa. W tym czasie wysokoprocentowy czeski alkohol będzie przebadany ze względu na obecność w nim metanolu. Badania obejmą po jednej butelce z każdej zabezpieczonej partii. W Czechach z powodu zatrucia metanolem zmarło już 20 osób. Prawdopodobnie źródłem metanolu jest koncentrat płynu do spryskiwaczy. Zatruty alkohol trafił też na Słowację. W szpitalu znalazło się 10 osób. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wszyscy bawili się na imprezie urodzinowej. Tam podawano czeską śliwowicę. Kupiono ją przez internet. To już pewne. Stan zdrowia Ryszarda F., pseudonim fryzjer głównego oskarżonego w procesie dotyczącym korupcji w polskiej piłce nożnej, jest dobry. To opinia lekarzy. Teraz proces fryzjera bez przeszkód może się rozpocząć. Biegli sądowi z Wrocławia nie mieli żadnych wątpliwości. Stan zdrowia domniemanego szefa piłkarskiej mafii Ryszarda F. pseudonim fryzjer jest zadowalający. A to oznacza, że może on uczestniczyć w procesie, gdzie będzie głównym oskarżonym. Może też odbywać karę pozbawienia wolności. Dlatego Sąd Okręgowy we Wrocławiu przedłużył fryzjerowi areszt tymczasowy o kolejne 2 miesiące. Do aresztu we Wrocławiu fryzjer trafił 20 sierpnia. Wcześniej przez kilka dni był poszukiwany listem gończym. To przez zwolnienia lekarskie fryzjera do dziś nie rozpoczął się proces dotyczący korupcji w polskim futbolu. Obok Ryszarda F. na ławie oskarżonych zasiądzie 37 innych oskarżonych. Proces może ruszyć już w najbliższych tygodniach. Już kilkaset osób podpisało się pod petycją do prezydenta Wrocławia o nielikwidowanie zajezdni tramwajowej w Dąbie we Wrocławiu. Petycja trafi do prezydenta jeszcze w tym tygodniu. Na zajezdni tramwajowej Dąbie MPK we Wrocławiu już kilka miesięcy temu postawiło krzyżyk. Tak, jest to decyzja ostateczna. Chcemy zlikwidować ją do końca przyszłego roku, czyli do końca 2013 roku. Mimo takich deklaracji część wrocławian walczy o utrzymanie zajezdni. Pod petycją do prezydenta Wrocławia o nielikwidowanie zajezdni podpisało się już kilkaset osób. Podpisy od początku września zbierane są w rynku oraz w internecie.
Z tego, co mówił Patryk Wild, czyli prezes MPK, decyzja zapadła. Wyrażał się w sposób jednoznaczny, twardy, tak? Czyli mogę z jego wypowiedzi przypuszczać, że gmina takową decyzję już podjęła. Oczywiście organizator zbierania podpisów postawił sobie za cel zachowanie dotychczasowej funkcji zajezdni. Petycja na biurku prezydenta Wrocławia trafi 24 września. Autorzy petycji wysłali także pismo z prośbą o pomoc do ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego. Obawiają się, że w przypadku likwidacji w zabytkowych blisko stuletnich murach zajezdni może powstać supermarket, a to budzi kontrowersje. Moją troską jest, żeby zajezdnia służyła mieszkańcom nadal, żeby było to miejsce spotkań, żeby było tam muzeum komunikacji, muzeum techniki, żeby było to miejsce, w którym gromadzone są zachowane elementy przedwojennego Wrocławia. Moją troską jest również to, żeby hipermarket został zbudowany. Nawet w pobliżu zajezdni Dąbie istnieją działki, na których można ulokować sklep jednej z sieci dyskontowych. To zależy tylko od dobrej woli miasta. Co powstanie w miejscu zajezdni? Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miejska Wrocławia. Rozpoczął się Europejski Tydzień Mobilności. To kampania zachęcająca mieszkańców dużych miast do wybrania alternatywnych środków komunikacji. Jednym z nich może być rower. Specjalne seminarium poświęcono przestrzeni rowerzystów we Wrocławiu. Prawie 200 km ścieżek rowerowych. Tym może dziś poszczycić się Wrocław, w którym 4% całego ruchu komunikacyjnego stanowią właśnie rowerzyści. W Wrocławiu jest dużo infrastruktury, ale ona nie jest w newralgicznych miejscach, czyli w centrum połączona. Skutkiem tego ludzie jeżdżą po chodnikach i zamiast być dobrodziejstwem dla miasta, stają się uciążliwością dla wszystkich, dla pieszych. Dlatego w opinii rowerzystów priorytetem jest spójność, czyli połączenie ścieżek i tras rowerowych, zwłaszcza w centrum miasta. Podobnego zdania są wrocławscy politycy, członkowie parlamentarnej grupy rowerowej. Dodatkowo twierdzą, że śladem innych miast Europy ruch samochodów powinien być ograniczany, zwłaszcza w centrum Wrocławia. Takich przykładem jest na przykład Sewilla i inne miasta typu Berlin, Kopenhaga, gdzie rowerzyści mogą spokojnie przemieszczać się po mieście nie bez obaw o swoje bezpieczeństwo. Urzędnicy nic przeciwko temu nie mają i jak mówią, tak powoli się dzieje. Niektóre z ulic są już wyłączone z ruchu samochodów. Jednak jak dalej tłumaczą, nie sposób jest zmusić mieszkańców do zrezygnowania z poruszania się po mieście pojazdami. Z jednej strony oczywiście chcemy zapewnić jazdę po Wrocławiu jak najbardziej komfortową, stąd ta liczba remontów dróg, przebudowy węzłów komunikacyjnych, no ale z drugiej strony mamy świadomość, że tego typu działania są działaniami na niekorzyść miasta, z tego względu, że im bardziej jeździ się komfortowo po mieście, tym więcej samochodów kupują ludzie. O tym, co zrobić, by europejskie miasta były wolne od samochodów i że jest to ruch w dobrym kierunku, rozmawiano we Wrocławiu podczas seminarium zorganizowanego z okazji trwającego Europejskiego Tygodnia Mobilności. Na wniosek prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu Rada Miejska prowadzi dodatkowy nabór na ławników sądowych. Nabór wniosków zakończy się 21 września. Decyzja o ich mianowaniu zapadnie podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej. Mogą zadawać pytania, uczestniczyć w naradach, jedynie nie mogą przewodniczyć rozprawie. To ławnicy sądowi. Biuro Rady Miejskiej Wrocławia prowadzi właśnie dodatkowy nabór na 5 ławników Sądu Okręgowego. Na prośbę prezesa Sądu Okręgowego Wrocław, Biuro Rady Miejskiej zostało poproszone o uzupełnienie składu ławników do spraw karnych. Każdy ławnik może na rozprawach spędzić maksymalnie 12 dni w roku. Dzienna garza wynosi około 60 zł. Kandydat na ławnika powinien m.in. posiadać polskie obywatelstwo, być w wieku od 30 do 70 lat. Dodatkowo musi być zatrudnionym, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać w miejscu kandydowania co najmniej od roku i posiadać przynajmniej średnie wykształcenie. Wszelkie niezbędne informacje na temat zgłoszeń kandydatur można zasięgnąć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim Wrocławia lub na jego stronie internetowej. Zgłosić może prezes sądu, stowarzyszenia, organizacje zawodowe i społeczne poza ugrupowaniami politycznymi i grupa 50 mieszkańców Wrocławia. Dodatkowy nabór kandydatów na ławników Sądu Okręgowego potrwa do 21 września. Decyzję o ich mianowaniu podejmą radni podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej. Po 4 latach boks wraca do wrocławskiej hali stulecia. Już w najbliższą sobotę podczas gali bokserskiej Krzysztof Diablo Włodarczyk będzie bronił tytułu mistrza świata.
Jego rywal Francisco Palacios spotka się z dziennikarzami. Wrocławska Hala Stulecia odlicza już dni do wielkiej gali bokserskiej. Na początku sierpnia gościł tu Krzysztof Diablo Włodarczyk. Teraz, na 5 dni przed galą we Wrocławiu, pojawił się jego rywal, Portorykańczyk Francisco Palacios. Obydwaj wystąpią w walce wieczoru, krzyżując pięści o tytuł Mistrza Świata. Chciałem przede wszystkim podziękować Bogu, a w dalszej kolejności organizatorom i federacji za możliwość tej walki tu w Polsce. Muszę przyznać, że zwiedziłem już Wrocław. To bardzo piękne miasto i mieszkają tu fantastyczni ludzie. Bardzo się cieszymy, że tak wspaniała impreza sportowa odbędzie się w hali, ponieważ Hala Stulecia przeszła przez ostatnie kilka lat bardzo ważne remonty, inwestycje i w tej chwili wracają do niej bardzo duże imprezy, wydarzenia sportowe. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku na pewno będzie ich więcej. Dla Hali Stulecia będzie to olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, zwłaszcza, że jeszcze przed walką odbędzie się tu inna impreza. Jednak wszystko na sobotę będzie gotowe. Ring, jak i prawie 7-tysięczna widownia. Sprzedaż biletów trwa. Serdecznie zapraszamy do kupowania biletów. One są dostępne na stronie, przez stronę Hali Stulecia, w Hali Stulecia, w Centrum Poznawczym oraz przez takie biletarnie jak Ticket Pro, Eventim bądź e-bilet. Gala bokserska we wrocławskiej Hali Stulecia odbędzie się w sobotę 22 września. Początek imprezy, godzina 19. Miniony weekend okazał się wyjątkowo obfity w ujęcia przestępców związanych z motoryzacją. Co ciekawe, w jednej z akcji w policjantom z Dolnego Śląska partnerowali niemieccy funkcjonariusze. W Bogatyni uwagę policjantów zwrócił ten samochód. Ferrari o wartości ponad 500 tysięcy złotych. Stał zaparkowany na bocznej ulicy miasta. Sprawdzono niemieckie numery rejestracyjne. Tablice skradziono w Görlitz. Dalsze ustalenia prowadzone w sprawie tego samochodu pozwoliły ustalić, że cały samochód został skradziony wcześniej na terenie Grecji. A to już samochody, jakie policja znalazła w dziupli w miejscowości koło Bolesławca. Były ukryte w pomieszczeniach gospodarczych, a skradzione w Niemczech i Polsce. Były to samochody marki Volkswagen oraz Audi. Wartość tych czterech aut odzyskanych w całości to kwota ponad 200 tysięcy złotych. W pomieszczeniach było dużo akcesoriów i części z takich aut jak BMW, Audi i Volkswagen. Pochodziły ze skradzionych samochodów. Takie pojazdy ujawniono także na giełdzie w Lubinie. Te kontrole ujawniły dwa auta. Jedno Audi A6 pochodzące z kradzieży. Tutaj kradzieży dokonano na terenie kraju. I drugi samochód Audi A6, w którym policjanci ujawnili silnik skradziony z innego tego typu samochodu na terenie Niemiec. Na giełdzie w Lubinie skontrolowano kilkadziesiąt sprzedawanych tam samochodów. To efekt działań policji niemieckiej i polskiej. Od 1992 roku we Wrocławiu powtarza się akcja wspólnego sprzątania cmentarza żydowskiego przez Polaków i Niemców. Inicjatywa doczekała się wielu naśladowców zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, a w Muzeum Etnograficznym właśnie otwarto wystawę poświęconą tej idei. Tak wyglądało sprzątanie starego cmentarza żydowskiego przy ulicy Ślężnej we Wrocławiu. 10 września ponad 40 uczniów z Niemiec i Polski porządkowało ścieżki i groby cmentarne. I tak jest już od 1992 roku. 20 lat temu Muzeum Miejskie Wrocławia, jeszcze wtedy Muzeum Historyczne oraz dwójka nauczycieli z Thomas Mann Schule w Berlinie stwierdziło, że trzeba młodzież polską i młodzież niemiecką nauczyć czegoś o danych mieszkańcach Wrocławia, a konkretnie o przedstawicielach wrocławskiej gminy żydowskiej. Z okazji okrągłej rocznicy wspólnych działań w Arsenale otwarto wystawę Aleja Berlińska. Projekt, którego jednym z założeń jest nauka historii i integracja przez pracę, można zobaczyć na zdjęciach często zrobionych przez samych uczestników projektu. To były takie czasy, kiedy w ogóle się jeszcze mało mówiło o tej kulturze żydowskiej i tej polskiej, i tej z byłych terenów Niemiec. I ten projekt był rewolucyjny, można wtedy tak powiedzieć. Przez 20 lat w projekcie wziął udział już ponad 500 uczniów, głównie z Niemiec i Polski. Ale w pracach porządkowych pomagała też młodzież z Turcji, Libanu, Chorwacji, Tajlandii oraz Rosji. Dzisiaj już ten cmentarz oczywiście nie wymaga takiego nakładu pracy, ale uczniowie dalej chętnie w tym projekcie uczestniczą. I ci z Niemiec, z Berlina, ale też z Polski, ze społecznego liceum Assa we Wrocławiu.
Ekspozycję uzupełniają pamiątki związane z przedstawicielami wrocławskiej gminy żydowskiej. Wystawę można oglądać w Arsenale do 7 października. Razem gotują, robią zaprawy na zimę i śpiewają. Wspólnie jeżdżą do teatru i biorą udział w przeglądach zespołów ludowych. Panie z koła gospodyń wiejskich w Domasławiu świętują właśnie jubileusz działalności. Chciały być razem i wymyśliły koło gospodyń. Spotykają się w świetlicy w Domasławiu. 18 pań we wrześniu obchodzi rok swojej działalności. To jest taka rozrywka, od codzienności taki odskok. Koła gospodyń wiejskich działały w PRL-u, bo tak chciała władza ludowa. Czasy się zmieniły, dziś koła nawiązują do 130-letniej tradycji. To okazja, by wspólnie się bawić, ale nie tylko. Spotykamy się dwa razy w miesiącu. Zależy, jak zajdzie potrzeba, to się spotykamy i wtedy decydujemy, co mamy robić, czy coś przekazywać, czy nieraz spotykamy się w niedzielę na kawkę, na herbatkę, żeby porozmawiać. Wyjeżdżamy do kina, do teatru. Schodzimy się, spotykamy się, pośpiewamy, porozmawiamy. Po prostu jest odciążenie od życia codziennego. Spotkania koła gospodyń wiejskich w Domasławiu to też okazja do prób zespołu śpiewaczego Aster. Aster to nazwa nieprzypadkowa. Domasław od setek lat słynął z bujnie rosnących tu astrów. Staramy się kultywować muzykę, tą ludową, w tradycyjnym wykonaniu. Śpiewamy najczęściej a cappella. Panie chętnie pokazują to, z czego słyną w okolicy. Ogórki, cukinie, sałatki warzywne. Wszystko w słoikach według dawnych receptur. Do tego nalewki na malinach z miętą czy syrop sosny na kaszel. No i domowe ciasta i wyśmienite wypieki. Wszystko palce lizać, o czym sami mogliśmy się przekonać. Wiadomości Sport Game przedstawi za chwilę Tomasz Pajączek. Rano spotkamy się o 7:00 i 8:00. Teraz już dziękuję za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.